No i mamy, moi drodzy, takie cudo jak detektor rail, który teoretycznie powinien wysłać sygnał tym czerwonym proszkiem po tym, jak na jego najedzie wózek. Jeszcze nigdy w życiu go nie używałem. Zobaczmy, czy to działa. Przyłączyć na tą kamerę. To jest przyciskiem F5. No oczywiście muszę się popchnąć. Tak, sygnał został wysłany, drzwi się otworzyły. Na chwilę. Bo nie jest to sygnał ciągły, tylko taki chwilowy. Jak z przycisku. Albo płytki naciskowej, bo dźwignia daje sygnał ciągły. Po prostu dźwignia ma, wiecie, dwa położenia. Okej, okay, więc wracamy do normalnego widoku, tymże przyciskiem F5, którego użyliśmy poprzednio. I teraz tak, co tak naprawdę powinniście wiedzieć? Otóż, ja nie znam się na robieniu automatycznych stacji kolejek, które Bayer w ogóle, jak na przykład CTSG, twórca serii Kanciasta Codzienność, albo Minecraft Polska, prezentują w swoich poradnikach. To naprawdę u mnie nie znajdowało zastosowania. Moje podróże kolejką nie były bardzo skomplikowane, były długie, owszem, oczywiście bez modów i innych. Samemu wydobywałem dużo żelaza, żeby przenieść się szybko z jednego miejsca na drugie przy użyciu kolejki. Natomiast naprawdę nie potrzebowałem, nie czułem jakiejś takiej wewnętrznej potrzeby budowania tu wszystkiego, co tu wciśniemy, tu nam podaje wózek, wsiadamy do niego, od razu ruszamy, wszystko, wózki się same składują, naprawdę. Jeśli chcecie zobaczyć, jak zrobić taką super stację, oczywiście kiedy macie już naprawdę dużo surowców i dużo czasu i dużo ochoty, polecam wam naprawdę kanał Minecraft Polska bez spacji, albo kanał Minecraft.pl, który jest prowadzony przez gracza szerzej znanego jako CTSG. Na tamtych kanałach YouTube'owych znajdziecie wspaniale wyjaśnioną budowę stacji kolejki, szczególnie u Minecraft Polska jest ona przedstawiona w sposób bardzo prosty. Znaczy, jej budowa jest opisana dokładnie, ponieważ to jest kanał naprawdę zajmujący się tylko i wyłącznie poradnikami i wykorzystaniem jakichś błędów w grze. Naprawdę bardzo polecam ten kanał, można się dowiedzieć mnóstwa ciekawych rzeczy. Okej, okay, a więc zbudowałem takie krótkie, nie wiadomo co, na którym będziemy jeździć w kółko i zmieniać sygnał dochodzący do pochodni, być może, a być może nie. Oczywiście, że nie, bo głupio to zrobiłem. To oczywiście nie powinna być pochodnia, bo pochodnia sama daje sygnał, ale na przykład taka klapa. Będziemy jeździć w kółko, zamykać i otwierać klapy. Bardzo, bardzo przydatne. Polecam ten trik. Jest on nieznany szerszemu gronu użytkowników, a jest naprawdę świetny. Polecam. Otwieranie, zamykanie klapy. Super. Okej, a więc co mogę jeszcze powiedzieć o kolejkach? Mogę powiedzieć niewiele bez robienia naprawdę skomplikowanych poradników albo jakichś ciekawostek podawania, których naprawdę chyba jednak nie znam zbyt wiele w przypadku kolejek. Przynajmniej od czasu, kiedy nie działają już klasyczne boostery, gdzie się tak jak gdyby trochę łączyły wózki, zachodziły na siebie, przyspieszały się nawzajem. A więc tak, no, pokombinujcie sobie sami. Nie jest to bardzo skomplikowane. Budowę znacie, podstawowe funkcje znacie. Więcej pokombinujcie albo pooglądajcie gdzieś indziej. Ja naprawdę dużo więcej o kolejkach nie wiem, bo nie potrzebuję. A więc myślę, że ten poradnik, znaczy ten odcinek chyba wyjdzie dosyć krótki, nie wiem, nie mam niestety, nie mierzę, nie kontroluję czasu, więc może znowu będę go musiał niestety podzielić na dwa. Żeby wam pokazać, jaki mam mniej więcej zapas odcinków, to powiem wam, że dzisiaj jest wtorek. Dla tych, co jeszcze są niepełnoletni i chodzą do szkoły albo mają już dzieci, raczej tacy mnie za bardzo pewnie nie oglądają, chociaż pozdrawiam wszystkich ojców, matki, córki, synów, dziadków, wnuków, siostrzeńców i tak dalej. No a jak? Siostrzeńców przede wszystkim, pamiętajcie, siostrzeńcy rządzą. To generalnie powiem wam, że to jest wtorek, dzień przed zakończeniem roku szkolnego. A więc najprawdopodobniej ten filmik pojawi się w sieci, nie wiem, ze 4-5 dni później, bo mam chyba 4 odcinki w zapasie, no to może za tydzień się pojawi. Jak się pojawi, będą już wakacje, a jeszcze nie mam wakacji. No, dołujące. A więc tak, jak już mówiłem, albo nie zdążyłem dokończyć tej myśli, bo przerwała mi słowotok inna genialna myśl, po prostu takie natchnienie nagle, chciałem wam pokazać jeszcze parę rzeczy, o których nie zdążyłem powiedzieć. A więc tak, to jest lód, a to jest śnieg. Generalnie rzecz biorąc, w śnieżnych biomach, w strefach klimatycznych śnieżnych, można znaleźć takie śniegi, że się jak niepoprawnie gramatycznie chyba jednak wyrażę, bo to jest niepoliczalne. Nieważne, za dużo szkoły. Można to rozwalić przy użyciu ręki szybciutko, ale jeśli rozwalimy to łopatą, z każdego takiego kawałku, każdej takiej połaci śnieżnej, małej, wypadnie jedna śnieżka. No, zabawne dosyć. Co można z nich zrobić? Za pomocą 4 śnieżek można uformować jeden blok śnieżny, który wygląda tak, jak widzicie tam. To jest takie coś. To jest lód.
właśnie w strefach klimatycznych śnieżnych woda na wierzchu zamarza, pokrywa się takim lodem, jaki tutaj postawiłem sztucznie przy użyciu tego mojego nieocenionego w pomocy przy tworzeniu poradników moda Too Many Items. On zajmuje zawsze tylko samą powierzchnię wody, natomiast jest szansa, że lód po pewnym czasie, jeśli postawicie pochodnie naokoło, zacznie się topić. Jeśli rozwali się kostkę lodu, w to miejsce wchodzi klocek źródłowy wody, a więc uważajcie ze stawianiem lodu przy edycji ekwipunku tak na powierzchni, na powietrzu, bo jak rozwalicie, zacznie wypływać woda. Dobrze, a więc tak naprawdę nie wiem, ile mam czasu. Pewnie mam go jak zwykle mało. Mam nadzieję, że nie będę musiał dzielić odcinka na pół, bo to jest trochę denerwujące i niepotrzebnie, wiecie, spowalnia pracę, spowalnia przesyłanie na YouTube'a i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę jest dużo roboty jednak, jakby na to nie patrzeć. I niepotrzebne jest jeszcze więcej. Niepotrzebne jest niepotrzebne powiększanie, niepotrzebnej ilości czasu, raczej potrzebnej na coś innego, a nie na niepotrzebne przedłużanie czasu. Przepraszam, to miało być zabawne. Była, nie wyszło. Nie, no sorry, to nawet nie miało być zabawne, nie miało szans być zabawne. Tak czy inaczej, żegnam was, moi drodzy. To był ostatni odcinek serii Poradniki dla początkujących. Muszę przyznać, że powiedziałem kiedyś, że miałem ich około kilkunastu na liście, w notatniku w domu. Po prostu kilka tematów stwierdziłem, że są zbyt krótkie i połączyłem je, jak na przykład to zastosowanie piasku, ten taki amortyzator wodny, jak ja to nazywam, i sposoby prowadzenia kopalni połączyłem kiedyś. A więc tak, czego możecie się spodziewać w najbliższym czasie? W najbliższym czasie, czyli w najbliższym czasie, kiedy będę miał okazję nagrywać, będę miał trochę więcej czasu, żeby to wszystko rozplanować, zacznę kręcić, tak pewnie nakręcę dwa lub trzy, bo nie mam zbyt wiele pomysłów, poradniki dla zaawansowanych. Nie polega to na tym, że musicie być pro, mieć pół roku doświadczenia w Minecrafcie, mniej więcej tak jak ja mam i w ogóle wszystko ten, tylko po prostu są bardziej skomplikowane rzeczy, które czasem są dla PiS-u, czasem są, żeby było wygodniej, ale na pewno nie będą wam całkowicie potrzebne. Ułatwienia, drobnostki, jakieś do szpanu, bardziej takie bajery i tak dalej, i tak dalej. To znajdziecie na moim kanale niedługo. Jeśli ogarnę w ogóle tego YouTube'a, to będzie to w odrębnej playliście, a potem tak, zacznę to, co robi na pewno większość let's playerów na YouTubie. No, zacznę kręcić let's play. To nie wiem, co będę dokładnie robił. Znaczy, idea jest prosta. Będę grał od nowa, na nowym świecie, przepraszam za lag tutaj, mały, no nie był bardzo mały. I będę wam pokazywał, grał, komentował, no naprawdę na pewno większość z was natknęła się na setki takich w internecie. No cóż, wtedy pomyślcie sobie tak, ja przynajmniej nagrałem te poradniki, zawsze jest coś, chociaż trochę czegoś innego. Więc wiecie, no komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, oglądajcie i... Taki mały spoiler, w najbliższym odcinku, w pierwszym odcinku poradników dla zaawansowanych, nawet to nie będzie seria, po prostu pierwszy poradnik dla zaawansowanych będzie dotyczył zautomatyzowanej farmy kaktusów. Jak ona będzie mniej więcej działać? Oczywiście nie pokażę wam schematu budowy, tylko chodziło mi raczej o to, że bierzecie, przychodzicie sobie i wszystkie kaktusy, które wam się same zbiorą, bez waszej ingerencji w ich wzrost i tak dalej, i zbieranie, po prostu wszystkie wam będą wypływały w jedno miejsce, jakie zebrane kostki gotowe do zebrania. Okej, a więc do zobaczenia, pamiętajcie o mnie, jestem poprawny Polak, a to był ostatni, ósmy odcinek serii Poradniki dla zaawansowanych. A teraz rzut jajkiem na pożegnanie prawym przyciskiem myszy i do widzenia. I kurde, na pewno będę musiał ciąć ten odcinek na pół, jak ja tego nie lubię. Do widzenia, cześć.